Bardzo ważne jest spędzanie czasu z rodziną i najbliższymi. Należy o tym cały czas pamiętać. Pracownicy niepublicznego przedszkola Dawid i Jula zorganizowali piknik rodzinny, który odbył się 7 czerwca na Orliku Sportowym na osiedlu Piaski. Piknik rodzinny zorganizowany został po raz pierwszy. Skierowany był głównie do dzieci i ich rodziców, krewnych i znajomych zaproszonych przez przedszkolaków. Celem imprezy była przede wszystkim integracja środowiska rodzinnego z przedszkolnym oraz umocnienie więzi rodziców z dziećmi. Mamy nadzieję, że ta impreza już co rok zostanie wpisana do tradycji naszego przedszkola. Dzieci z poszczególnych grup zaprezentowały program artystyczny przygotowany specjalnie dla rodziców. Były wierszyki, piosenki, część artystyczna zaprezentowana przez przedszkolaków. Następnie dzieciaki wraz z najbliższymi uczestniczyły w zabawach tanecznych. Przedszkolaki przy dźwiękach muzyki z radością korzystały z przygotowanych atrakcji. Mamy zaplanowane również różne gry i zabawy sportowe, konkurs plastyczny. Mamy też również występ naszej grupy teatralnej. Ponadto każde z dzieci mogło zjeżdżać z dmuchanej zjeżdżalni oraz poskakać na trampolinie. Jednak najwięcej uśmiechów wśród dzieci wywołały konkurencje, w których zaangażowani byli oni sami i ich rodzice. Podczas imprezy w kąciku kulinarnym uczestnicy mogli się napić i posilić się kiełbaską z grilla. Piknik rodzinny okazał się dla dzieci źródłem wielkiej radości i wspaniałej zabawy. Istotne było to, że dzieci mogły z udziałem rodziców uczestniczyć w różnych zabawach przygotowanych na ten dzień.